jest typ na stacji. Hej, 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 z tej strony Łosiu, witam was bardzo serdecznie w kolejnym materiale z Escape from Tarkov. Dzisiaj wracamy na Customsy i żeby nie spoilować, to powiem tylko tyle. Naprawdę dużo się dzieje, zresztą zobaczcie sami. Zapraszam do obejrzenia odcinka raz na wozie, raz pod wozem. Omijam skrzynki, lecę jak najszybciej. Już się tam typy strzelają, o kurde. No, panie, na reloadzie się dałeś złapać. To było dobre. Muszę się tylko tutaj szybciutko wyleczyć. Dwóch typeczków mamy złożonych. Dobrze, że mnie czujność tutaj nie zwiodła. Teraz się zachowuję trochę jak baran. Bo stoję, kurde, na pełnym terenie, otwartym. Weź pan to, kurde, przeszukaj to szybko. Dobra. Robimy tak. Zabieramy Zigzauera. Kolejny typ. Dobra, tamten przeszedł przez most, skoro już tak daleko bez strzały. Tutaj gdzieś powinien być ten, którego zastrzeliłem. Mamy gościa. Też makaron. Kurde, co za biedaki w ogóle. No, szczerze mówiąc, oczekiwałem, wiecie, że to będzie jakiś szał, kurde. Rewelacja, a tu... I'm naked. Dwóch typów sterta pistoletów i w sumie jesteśmy ciągle w tym samym miejscu, w którym byliśmy wcześniej. Nie jest dobrze, nie jest dobrze. Słońce za plecami to słaba sprawa, jeśli będziemy chcieli sobie te plecy obserwować. Będziemy patrzeć właśnie pod słońce i jest zerowa szansa na to, że kogoś zobaczymy.
latareczka. O, oho, tłumiczek. Granacik, kurde. Graszek. Czemu nie mogę tego przenieść? Najważniejsze, że zabraliśmy ze sobą granat. Teraz jak najszybciej do budynku. Po prawej stronie wchodzimy. Przez najwyższe piętro, 306. Tam się granatami obrzucają zwierzęta. Zwierzęta. Widzicie, kurde? Dobra, ja udaję, że my tu nie ma w ogóle. Zamykam to. 304, czyli 306 jest następny. Tutaj jest 306. Otwieramy. I 306, jak to zwykle bywa w momencie, gdzie ja się, kiedy ja się tutaj dostaję, czyli jest... No to mnie trafił. Co za zbój, no. W nogę jeszcze. Kurde, co za gość, no. Nie mógł w nic innego trafić. Jednym strzałem nogę mi urwał, no. Za typ. To już się zaczyna problem. Już mnie nohal zaswędził. Dorwaliśmy typa, ale teraz to będę szedł, kurde, i szedł. Jeszcze się okaże, miał pistolet. No, to jest coś. To już jest dobra fuzja. Skard, te tetka z tłumikiem, to już jest, przyznaję... Coś, to jest coś, co można rzeczywiście sobie schować w plecaczku. O. No, wypadło coś z niego, kurczę, i zaczęło się ruszać. Myślałem, że tutaj coś się dzieje. 80. Co to było? Una familia. Por favor. Dobrze, że go usłyszałem. Ja pierniczę, ale dobrze, że go usłyszałem. Nie mam więcej pytań, słuchajcie. Nie mam więcej pytań. Głowę mu urwałem. O, duża torba. To jest coś, na co liczę. Pancerz paca. Jakieś pierdy. 79. Trzeba się stąd zwijać jak najszybciej. Jak najszybciej. Serio? Takie śmieci? Co on sobie myślał w ogóle? Taki syf zbierać, no. Wujeczku, jeszcze gracha, kurde, miał, patrzcie. Widzę, że się goście nie pierdzielą, na bogato. Nie mam nic przeciwko, absolutnie.
Amunicjon do Gracha. Pompa. Nie wiem, jak ja ucieknę przed botami. Chociaż moja postać całkiem żwawo sobie tutaj poczyna. Trzeba będzie zejść na drugie piętro i uciec z drzwiami. Tymi bliżej stacji. Jakoś kulejąc może, kurde, uda się nam zawinąć. Wyjść. Otwieramy. Dobra, i teraz uśtykamy, kurde, ile fabryka dała. Do płotu i trzymamy kciuki, żeby tutaj żaden bot się nie zakręcił. Próbujemy rozpaczliwie uciec do wyjścia. Okej, powolutku zbliżamy się do stacji. Jest już dosyć zaawansowany moment gry, więc liczę, że boty zostały już wytrzebione. Pytanie tylko, czy jakieś się zrespią. Będę się starał tutaj ten rejon totalnie ominąć. Jeśli ktoś się czai na stacji, to już wie. To już wie. No właśnie! Nieźle. Nieźle, ale tak jak słyszeliście, jeśli ktoś był na stacji, to wiedział. Dobra, skoro wszyscy już tutaj sobie poszli i biec, no to myślę, że możemy biec na pełnym sprincie. I próbować dobić do apartamentów. Tam typeczek jest. Jest typ. Czołgał się. Był typ, szkoda, że... Kurde, no był gdzieś tu. Nie wiem, czy za szybko się nie przemieściłem.
Wydaje mi się, że nie widziałem, żeby przechodził na drugą stronę drogi. Cześć Firek, dzień dobry, wieczór. Nie, no guziec, to na pewno. I przelaz, kurde, tam. Przelaz tam. Kurczę, jak się tam dostać? No dobra, no to w takim razie, słuchajcie, wracamy do apartamentów. Ma sensu. Kot, nie przeszkadzaj mi teraz, naprawdę. Ja rozumiem miłość na poka, ale proszę cię, weź chłopie, weź się, weź idź sobie stąd. Kot stwierdził, że chyba za dobrze mi idzie już teraz. I trzeba odpalić się, kurde. Z strony bycia złośliwą małpą. Mruczysz. Stacja. Na stacji coś się działo. Wracamy do stacji. Czułem muchur, pełen brzuchul w ogóle. Dzień dobry, wieczór. I właśnie podskoczył. Pod, przestań mi szarpać koszulkę. Idź sobie stąd. Idź stąd. Idź stąd. Jeszcze mi pazurami, kurde, koszulkę pozaciąga. Pozycjonga. Jest typ na stacji. Nie ma. Ja pierdzielę, ale nie wierzę. Ładna szarża, ładna szarża. Głowę mi urwali. Głowę mi urwali. Patrzcie, co się dzieje. Dwóch typów. Porobieni. Jak będzie trzeci, to jestem trupem. Straciłem głowę. Nie wiem, jak to się zdarzyło, ale trzeba bardzo szybko się zwijać. Bardzo szybko trzeba się zwijać. Oni nie mieli broni za dużo. Dej pan to. Nie miał amunicji. Miał amunicję. Kurde, patrzcie go. Patrzcie go, kurde. I bug. Muszę uważać. Zaraz przytomność mojej postaci spadnie. Nie ma.
Pompeczka, ten załatwiony. Pistolecik. Patrzcie, jak odwodnienie spada szybko, 80 punktów. Trzeba się jak najszybciej zwijać. Jak najszybciej. To chyba byli skawsi, ale gracze. Nie, miał siekierę, czyli to nie był skaws. Przebrany ze skawsa. Pan to. Ej, pan to. Ej, pan to. Nie jest to może zbyt imponujący lód, ale... ale chociaż trochę weźmiemy. O ile oczywiście uda się nam puścić mapę z tym fajansem. Słyszałem ich, tak więc to był dobry temat. Dobra. Teraz się postaramy ruszyć do wyjścia. I dotrzeć oczywiście do niego. 79 punktów. Postaram się przeatakować to drugie przejście. Przez tory. Oby się tu żadne skawy nie pojawiły. Bo mogę mieć kłopot. Okej, mamy wyjście. Co za durnie, no. Kto tu postawił drut kolczasty w krzaku? Dobra, mamy wyjście. Udało się. Pięknie. Dzięki za obejrzenie materiału. Muszę przyznać, że ten pierwszy rajd to jest doskonały przykład na to, że w Tarkowie można się świetnie bawić, nawet przegrywając. Sroga wymiana ognia, 4 kile, no tylko szkoda, że na koniec tak głupio się zdemaskowałem. No ale cóż, następnym razem będę ostrożniejszy. Jeśli chodzi o drugi rajd, no to sami widzicie, udało mi się fajnie podejść dwóch gości, chociaż szczerze mówiąc myślałem, że jest tylko jeden, no i ten drugi prawie mnie załatwił. Ale wszystko udało się w końcu dobrze i szczęśliwie dotarłem do bazy. Mam nadzieję, że materiał się Wam podobał. Przypominam o tym, żebyście go oceniali. Najlepiej tak. Wyrażali swoje opinie w komentarzach, a także subskrybowali kanał, jeśli chcecie być na bieżąco z kolejnymi odcinkami z Escape from Tarkov i nie tylko. Pamiętajcie o tym, żeby przycisnąć dzwoneczek, bo to naprawdę działa. Grał dla Was Łosiu i do zobaczenia następnym razem. Cześć!